ma 14 siedzeń z niskiej podłogi bezpośrednio. Natomiast układ tych siedzeń jest nieco inny niż w innych autobusach, ale to dla pasażera nie ma jakiegoś większego znaczenia. Także jeżeli nie będzie wiedział, że wchodzi elektrycznego, to może się zorientować od razu. Natomiast w momencie ruszenia tego autobusu powinien zauważyć, że ten autobus jedzie zdecydowanie ciszej i te odgłosy oczywiście są, bo układ jezdy pracuje, natomiast nie ma silnika, który wydaje swój charakterystyczny głos. Tego nie będzie. Bateria wytrzymuje od 30 do 50 km i możemy ją bez doładowania. A ponieważ na drogera można doładować, to zawsze można tak zaprogramować, że autobus może się doładować. Niemniej jednak prawda jest taka, że te stacje 12, 10 na Rubelskiej i 2 na Grodgera są niewystarczające pod autobusy, które chcemy kupić w przyszłości. W związku z tym chcemy budować jeszcze stacje na dworcu lokalnym, na Łukasiewicza, na Ofiar Katynia, no i na Błogosławionej Karoliny, tam gdzie są największe skupiska pasażerów. No, ten autobus jadąc tylko na silniku elektrycznym nie wydziela żadnych zanieczyszczeń na zewnątrz, wobec tego, bo prąd jest oczywiście gdzieś tam produkowany, ale u nas ładowany na zajezdni i tutaj nie ma tego wydzielania, żadnych zanieczyszczeń. Zasięg jest nie tak duży, dlatego że my tu mamy baterię 87 kWh, co nie wystarcza na cały dzień jazdy oczywiście, stąd zostało zabudowane dwie stacje doładowania w okolicy dworca, także zakładamy, że najlepiej po każdym kursie, jak tam na kilka, dwie, trzy, cztery minuty podepnie się pod pantografem pod wysokie napięcie i duże prądy z rzędu 300 amper, gdzie w kilka minut naładuje kolejną porcję energii, która wystarcza na kolejne okrążenie